Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Moi drodzy, ktoś w dzisiejszym trybie jest mordercą. Kto? To się dzisiaj przekonamy. Juniorski, ty jak będziesz mordercą, to się od razu zdradzisz, bo nie umiesz w to grać lol. No, siemanko, szedmanko, z tej strony Tommy and welcome back to Roblox! Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w tryby Flicker. Już tutaj ludzie wbijają patreliki i inne kuny i tak dalej, moi drodzy, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy sobie dzisiaj w tryb Flicker. Jest to bardzo podobne do Murder Mystery 2, bo ktoś z nas jest tutaj murderem i tak dalej, straty pierdaty, więc trzeba tutaj uważać na innych łonek. Dobra, co my teraz tutaj mamy? VIP perks. Double wins, special name tag and more soon. Receive double chances for psychic or medic roles. Receive double chances for murder or investigator roles. Dobra, tutaj mamy coming soon, że crates jakieś coś tam, straty pierdaty, dobra. Tutaj mamy close, okej. Okay. I tutaj co jest? Tutaj nic nie ma, ale Olivia tutaj się ukryła. Moi drodzy, nie wiem gdzie teraz musimy dokładnie pójść, żeby sobie to teraz tutaj zagrać pro. Touch to join the queenie for pro. O, 25 winsów jest potrzebnych. Dobra, widzę, że wy tutaj też żadnych winsów nie macie. Widzę, że tylko i wyłącznie Sandrick ma 21. Co to tutaj jest? Jorito Chip? Co tutaj jest? Croiri? Co? Top 10 donations. 22725? All time. 22725. Ktoś donatował. Ansel Chen. Ładne to jest. Ładne to jest. Ładne to jest. Dobra, moi drodzy, idźmy może sobie teraz, czekajcie. Regular. Touch to join the queue for regular servers. Okej, dobra, czyli musimy iść na regularny serwer. I my teraz tutaj czekamy. Dobra, zobaczcie w ogóle, że telepiernie nas za 12 sekund. Hi. You are currently waiting in the regular queue. Please see the screen in the waiting room for details. Dokładnie, moi drodzy, 3 sekundy zostały. Elo, elo, wy się tutaj oczywiście wbili. Pamiętajcie, żeby wbijać do mnie na Discorda i wtedy, jak wam się uda, wbijecie do mnie na serwer, ponieważ ja zawsze wbijam na serwer, gdzie jest 0 ludzi. Mam załączony follow, dlatego też możecie zawsze dołączyć. Select a character gender. Weźmy sobie female, ponieważ chciałbym być dziewczynką. Wydaje mi się, że... Jak to dziwnie zabrzmiało, ale moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj... Loading the game. Nie wiemy teraz, kto tak naprawdę, kto kim jest, bo teraz przybierzemy tak jakby inną postać. Ja wybrałem też kobietę ze względu na to, że jestem mężczyzną w grze, teoretycznie, i wybierzemy sobie teraz kobietę, żeby... O, widzicie, teraz się wgrywa, żeby oni nie wiedzieli, kim... Chyba coś nie zadziałało. Moi drodzy, chyba coś nie zadziałało, bo nie dość, że mnie teraz chyba tyle pierdą na jakiś inny serwer. Co, coś chyba tutaj nie zadziałało. Dobra, chyba teraz zadziała, bo słyszę jakieś dźwięki. Słyszę jakieś dźwięki w tle. Chyba, że ja nie mogę wybrać kobiety. Może dlatego to mi się zbugowało. Welcome to Flicker. Your name is Marley. Nazywam się Marley. Jest, dobra! Your role is psychic. Select one person each night whose role is revealed to you. Jestem psychiczny. What you don't know is that a murderer is among you all. Czyli, że ktoś tutaj jest jakimś mordercą wśród nas. All of you must survive and try to uncover the identity of the murderer. Czyli, że muszę tutaj mniej więcej wiedzieć, kto jest mordercą. Okej. Okay. The murderer wishes you good luck. Czyli morderca daje ci szczęście. Życzy ci powodzenia. Ja jestem psychiczna, nie wiem co ja teraz tutaj muszę zrobić, ale mogę tutaj wybrać time ticks by. Czas płynie, leci. Tylko, że moi drodzy, wy nie wiecie kim ja jestem, ja nie chcę zdradzić swojej pozycji. Dźwięk z Hello Neighbor! Oh my god! Czy ja mogę na nią kliknąć, czy co ja mogę teraz zrobić? Time ticks by. You all have lost track of time. It's midnight and some of you decide to go to bed. Jest już godzina 12, ponieważ straciliście poczucie czasu i stwierdziliście, że pora iść do łóżka. He just texts me today. Oh my god, I know what you mean. Co? Yeah. Druga w nocy. The lights flicker out, you all scurry in panic. Awakening does asleep with... Co? It's time for the murderer to play! Morderca chce grać. O nie. Ja tutaj mniej więcej widzę, kto może być mordercą ewentualnie. Select someone to reveal the role of.
Czyli, że chcę mniej więcej wiedzieć, kto jest mordercą. Lara! No... Co jest? Nie mogę tu... Dobra, już mogę. Lara, bo to tak się zbugowało. Wybrałem Larę. You hear the power generator turning back on. Czyli, że załącza się znowu tutaj... generator prawdy, znaczy światełko. Dobra, the lights have been turned back on. The house guests arise from their slumber. Czyli, że znowu tutaj mamy światełko. Prank, bro. Wait, something seems off. Oh my, it appears one has died. Ktoś umarł. Okej? Ale kto umarł? The murder has killed Vinny. The dead house guest has been placed on top of the fridge. Że ktoś go postawił tutaj na górze. Boję się. Boję się. Bo ktoś go tutaj zostawił. Oh my god, I have news from our investigator as to who they believe the murderer is. Ktoś wie, kto jest tutaj mordercą. Okej, okay, investigator. The investigator believes the murderer is Annie. Czyli, że ten, kto szuka mordercy, myśli, że to jest Annie. Lara? The house guests must use this information amongst themselves as they must soon vote. Czyli musimy tutaj zawotować. Kto był Annie? After the vote, the player with the most votes rolls will be revealed. Że tutaj się tak jakby ułoni ten zwycięzca, ten morderca. If the survivors have voted correctly, they win. Jeżeli tutaj zagłosujemy dobrze, to oni przeżyją. If they haven't, the murderer lives another night and the accused is eliminated. Oh my god, czyli że tak jakby źle zagłosowałem, bo ja głosowałem na Larę. Okej. A kto tu jest? Charlie? A gdzie jest Annie? Select someone to vote as murderer. It's time to vote. Survivors will now be promoted to select their accusations. So, czyli Annie. No wybieramy teraz tutaj Annie, bo Annie tutaj powiedzieli, że niby to jest ta morderca. Morderczyni, tak? A nie widzę, gdzie jest ta Annie. Annie, jestem Marley, jestem psychiczna w ogóle. Annie, tu jest Annie. Czy to jest morderca? Miejmy nadzieję, że tak. I że mnie nie zabije tak szybko. Why? Who you? It's time to see who the house believes is the murderer. Zobaczmy, kto jest tak naprawdę mordercą, okej? Okay? Boję się. The house believes Annie is the murderer, czyli że dom myśli, uważa, że Annie jest mordercą. Ale czy na pewno to jesteś... Na pewno to jest ona? The conclusion is... Co? To jest moja twin, czyli że to jest moja... Przyrodnia siostra? Znaczy nie przyrodnia, tylko... No, bliźniaczka? Incorrect. The murderer remains on the loose. Annie is your name. Annie to twoje imię, co? The accused person Annie has been removed from the house. Usunięto ją z domu! Oh my god. Because Annie was a twin, Ellie has also been removed. Czyli, że Ellie też... usunęli, ponieważ to były... No bliźniaczki, no! Time ticks by. Czas dalej leci. Mary? Alex? Lara? No widzicie, Lara tak dziwnie wygląda. You all have lost track of time. It's midnight. And some of you decide to go to bed. Czyli znowu tutaj straciliśmy poczucie czasu. I wszyscy chcą iść spać. Ale dlaczego ja jestem psychiczna? O co tutaj chodzi w tym, że jestem psychiczna? Psychiczna, czy może, że wiem, o co chodzi? Jest druga w nocy i znowu tutaj wyłączyły się światła. It's time for the murderer to play. Teraz znowu tutaj morderca będzie grać. Tylko, ale skąd my to mamy wiedzieć, kto jest mordercą, a kto nie? Select someone to reveal the real role of. Lara, ja chcę wiedzieć, albo Alexa, Liza? Ja chcę znowu Larę wybrać. Znowu chcę wiedzieć, kim jest Lara. Co?! The lights have been turned back on. The house guests are... Dlaczego mnie zabili? Mary. Wait, something seems off. Gdzie ja jestem? Gdzie oni mnie zabili? It
appears one has died. No to przecież ja znowu umarłem! No tu jestem! Że usmażyli mnie na piecu? Oh my god! Ona nie jest morderczynią, no... Ja nie wiem, kto będzie mordercą. I have news from our investigator as to who they believe the murderer is. Czyli, że... Myślę, kto jest, może być mordercą. Liza! Oni uważają, że to jest Liza. Dlaczego Liza? Lara na pewno nie jest mordercą. Bo widzicie? Liza. Oni mnie usmażyli, ale... Ale czekajcie, bo ktoś przy mnie był. Czy on wybiera ofiarę? Wydaje mi się, że tak. Okej, on mnie zabił, bo ja gdzieś tutaj byłem. Teraz już nie pamiętam, kto mnie zabił. Czy to był Alex, czy to był Mason. Ja to mogłem widzieć, ja to mogłem ogarnąć, ale no nie widziałem tak... No nie skupiłem się na tym, bo poszedłem tutaj. Wiecie, o co chodzi? Skupiłem się na tym, kogo wybrać. Oh my god. Oh my god. Bo ja miałem przecież tą rolę psychic, czyli że mogę wybrać kogoś tutaj dodatkowo. Albo raczej dowiedzieć się, kim jest ten morderca. Okej, i ktoś mnie tutaj blisko zabił. Czyli morderca ma pewnie znowu też jakiś nóż. I... On mnie zabił. A ja mogę widzieć, kto to był. Wydaje mi się, że to był Alex. Znaczy ten tutaj, ten. Ten. Wydaje mi się, że to był on. Ale nie jestem pewien. Dobra, patrzcie teraz to. Wydaje mi się, że ten Alex jest chyba mordercą. Ale nie jestem pewien, bo tutaj tak bardzo, bardzo, ale to bardzo kiepsko widać. It's time for murder to play, czyli że teraz morderca może sobie zagrać. On mnie gdzieś mega teraz tutaj zabił, nie? Ja nie pamiętam, kto to był. Alex Kiss. Nie, Alex, Alex. Gdzieś tutaj jest Alex. Mary, Liza. Alex stoi tutaj, więc Alex... Znowu kogoś chyba zabił. A nie jestem pewny kogo. Kiss! Kogo on teraz zabił? I gdzie jest to ciało? Bo ja jestem tu upieczony, ten jest na lodówce. Jordan. O nie, tutaj kogo... Czy Jordan jest? No mówiłem ci, że to Alex. Nie, to Jordan. Jordan. Jordan jest mordercą, moi drodzy. Na 1000%, bo nawet ma taką dziwną twarz. Oh my, the murderer has killed Mason, the dead house guest had been ripped apart by the sink. Jordan, Jordan siedziała w kiblu. Lara na banknie, Mary. Jordan, Jordan jest mordercą. Albo Keys, ale nie jestem pewien. Zaraz się, moi drodzy, dowiemy. Dokładnie, the house believes Jordan is the murderer. Oni już ją tam widzieli. Na bank, na 1000%, oni wiedzieli, że ona była w tym kiblu i siedziała tam. The conclusion is... Yes, Jordan is the murderer. Wynik jest taki, że Jordan jest mordercą. Na bank, na 1000%. Patrzcie to. Patrzcie teraz to. Jordan. Ją teraz ujawnią. Incorrect? Jakim cudem to jest incorrect? No przecież ona była w tym kiblu. Lara na bank, nie? I usunęli Jordan. Alex? Alex Kiss? Liza? Liza chyba też nie jest mordercą. Liza, Liza albo Mary. Moi drodzy, dajcie znać, kogo obstawiacie, ale wydaje mi się, że to jest Liza albo Mary. Musimy teraz tutaj mega pooglądać, kto tak naprawdę jest mordercą. Bo chcę do końca wiedzieć, się dowiedzieć, bo mnie to teraz tak wciągnęło, że ja muszę naprawdę wiedzieć, kto jest tym mordercą. Lara na banknie. Mary, Kiss albo Alex. Alex stał tu. Kiss chodził tak w kółko. Liza albo Mary. Ja myślałem, że Jordan jest mordercą. Kiss stoi... Alex się boi. Kiss poszedł do kibla. Patrzcie teraz to. Patrzcie teraz to. Nie. Alex stoi w rogu. Taki w białym chyba. Mary! Mary? Mary? Kiss? Lara?
Gdzie on umarł? Oh my god, tutaj go zabili. Więc to nie jest Alex. Wydaje mi się, że to była... Ja nawet jako... Zobaczcie, ja nawet nie potrafię zobaczyć, kto jest tym mordercą. Będąc w spectate mode. Kiss nie, Liza nie. Mary, to chyba będzie Mary, albo Liza. Wydaje mi się, że to jest Liza, ale nie jestem w sumie taki na 100% pewien. Correct, the murderer has been identified as Mary, więc to Mary... No, wiedziałem, że to jest Mary. Ja wiedziałem! Okej, czyli teraz już ją odgadli, więc te trzy osoby chyba przeżyły i dostaną jakieś tam super punkty pewnie, które mogą później wykorzystać na Robuxy. Congratulations, survivors, you have won a flicker. Czyli wygraliście flicker? You are now allowed to exit the house. Czyli możemy teraz wyjść z domku, ale no co z tym wypadku z Mary? Ja bym chciał być teraz też tutaj mordercą w tej gierce. Dajcie znać, czy chcecie, abym zagrał w to z puzonikiem. I będzie spoko. No i moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega pozdrawiam, jeżeli również i ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj, obok napisu, który mam nadzieję znasz, no subskrybuj. Dobrze moi drodzy, to był Flicker na Robloxie, mam nadzieję, że się ten tryb podobał, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji, mam nadzieję, że zostaniesz duże, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video, na razie, cześć.